Dzień dobry, nazywam się Wioletta Engler, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Proszę opowiedzieć o imprezie. Dzisiaj mamy jakby dwie imprezy połączone ze sobą. Jedna impreza to jest drugi Dolnośląski Piknik bądź Fit Olimpiad Specjalnych. Natomiast ta druga impreza to są otwarte, też drugie, otwarte zawody kajakowe. Skąd są uczestnicy? Generalnie przyjadą tutaj cztery ekipy z innych województw. To jest województwo opolskie, województwo śląskie, województwo wielkopolskie Konin i łódzkie. Oraz ekipy z Dolnego Śląska. I tutaj jest pięć chyba ekip. To jest Promyk, to jest Liczy Rzepa, to jest Atlas Szarocin, to jest Olimp Legnica, Radośni, Dobruszyce, no i my, Podaj Rękę. Ale co to są? DPS-y, szkoły specjalne? Różnie. To są po prostu kluby, które działają na Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne. Bądź fit, czyli co? Promujemy tutaj zdrowy styl życia. Będziemy pokazywać zawodnikom, w jaki sposób można aktywnie, inaczej spędzać czas wolny. Również będziemy promować zdrowe odżywianie, więc będą mogli zrobić sobie różnego rodzaju sałatki, tak żeby po prostu wszystko było zdrowe, zdrowe i jeszcze raz zdrowe. Czy w kajakowych zawodach również podopieczni tych placówek biorą udział? Tak, tak, biorą ci zawodnicy, którzy wyrazili na to chęć, którzy trenują w swoich klubach, którzy no byli w tamtym roku u nas tak samo, no i po prostu teraz będą się zmagać ze sobą. Fajnie, że pogoda Wam dopisała, prawda? Jednak tak, tak. No, ja już kiedyś to powiedziałam, że nam na szczęście zawsze gdzieś tam dopisuje ta no niestety, bo miał być we wrześniu ten piknik, ale ze względu powodzi został przełożony. No tak byśmy nie planowali jednak o takiej porze pikniku nad wodą, no bo wiadomo, że jednak pogoda płata figle. Nam się udało, także bardzo, bardzo się cieszymy. Tak, nagrody będą do wyboru. Zawodnicy, tu będą poszczególne stacje, więc tych stacji jest 11. Będą przechodzić i uczestniczyć tam, będą zdobywać tam różnego rodzaju punkty. No i później na sam koniec przychodzą do ostatniego jakby namiotu, gdzie będą mogli wybrać sobie po prostu nagrody. A oprócz tego kajakarze, zawodnicy też dostaną swoje nagrody. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dzień. Macie również gości z zagranicy? Tak, tak. Jest to piknik, który również chcemy się integrować, a więc została zaproszona szkoła podstawowa numer 1 i tam uczniowie z Ukrainy oraz z zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących również przyjdą do nas Ukrainy i Ukraińcy i będą nam pomagać jako wolontariusze. Okay. Gdybyśmy mieli policzyć wszystkich, ilu Was może być? Około 300 osób. Dziękuję około bardzo. 300. I jeszcze przy kajakach pomagają nam wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego. Także dziękuję również. Teraz mamy koniec. Wszystkich już o uwagę. Za chwileczkę zacznie się na tym obiekcie kamiennogórskim kolejna, druga nasza wielka impreza. Drugi Dolnośląski Piknik bądź Fit Olimpiad Specjalnych oraz drugie otwarte zawody kajakarskie. Bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami, że dojechaliście, przyjechaliście, że tym razem żadna powódź nie przeszkodziła nam, żeby się tu dzisiaj spotkać i świetnie bawić. A mamy atrakcji dla Was bardzo wiele. Ale o tym za chwilę. Teraz przekażę mikrofon dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, pani Violetcie Engler. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym bardzo powitać panią Ewę Telegę, członka Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego, pana Jacka Englera, dyrektora oddziału regionalnego Olimpiad Specjalnych Dolnośląskie, panią Katarzynę Bielewicz-Czyczkan, dyrektora szkoły podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, panią Mariolę Jaciuk, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, panią Katarzynę Bandyk, dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze,
panią Edytę Frockowiak, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie. Bardzo serdecznie witam media. Gorąco i bardzo, bardzo serdecznie witam wolontariuszy, którzy zawsze nam pomagają. Bez nich oczywiście żadne nasze imprezy by się nie udały, nie wyszły i nie przebiegały tak fajnie. A więc witam wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego z panią Kasią. Oraz witam wolontariuszy z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z panią Adą. Gorąco witam pracowników Zespołu Szkół Specjalnych, którzy organizują ten piknik i te zawody. Bardzo wam dziękuję. Witam gorąco rodziców naszych uczniów, którzy nas wspierają i nam pomagają. No ale przede wszystkim, te imprezy by nie było, gdyby nie wy, zawodnicy, uczestnicy. Przyjechaliście do nas z województwa opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, Konin, łódzkiego oraz dolnośląskiego. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać pani Ania, pani nasza pielęgniarka, którą również bardzo serdecznie witam. Kochani, ja życzę wam udanej zabawy. Oby słoneczko nam cały czas świeciło, woda była tylko taka na zewnątrz, żeby nikt do niej nie wpadł i nie zmoczył się. Bawcie się dobrze, uśmiechajcie się, miło spędzajcie czas i życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A teraz o otwarcie tego piknika bardzo proszę dyrektora, pana Jacka Englera. Drugi dolnośląski piknik bądź świt olimpiad specjalnych uważam za otwarty. Życzę miłej zabawy. Dobrze, słuchajcie, o 10 startujemy zgodnie z harmonogramem, zgodnie z rozpiską, którą dostali trenerzy. Dziać się będzie dużo. W międzyczasie, słuchajcie, będzie muzyka, dmuchańce, malowanie w góry, rowerki, nordwalking i gry i zabawy ruchowe, kajaki, yoga. Także atrakcji wam dzisiaj nie zabraknie. Mamy nadzieję, że wyjedziecie od nas jak zawsze uśmiechnięci, radośni, pełni energii i że dacie dzisiaj z siebie wszystko. Będzie owocowo, kolorowo i fitowo. Zapraszamy was do wspólnej zabawy. Brawo! Dziękujemy, możecie rozejść się do swoich trenerów i zaczynamy o 10 naszą wspólną zabawę. Już wam daję. Dajcie mi te wisienki wasze, albo sobie położyć pod ten. Dzięki. Żebyś nie zapomniał. Dzięki Rzesza. Dzięki. Dzięki. Dajcie klej. Na chwilę tylko potrzymam, tak, żeście klejem mogli pracować. Wyklejamy. Już daję. Kolorową mi było. Kleje i już kolory. Proszę. O, już wam pani przyjęła. Umówmy się może tak, żeby z dwie litery zrobić, okej? Okay? Aha. No. Siestra milknie. Jak pokażemy do góry, to wygracie wtedy i śpiewamy, okej? Okay? Super? Tak? Dobra. Piosenka nasza będzie o historii, o zdrowiu, jak tak o zdrowiu. Słuchajcie, powtórzcie za mną refren. Czy zielone? Czy zielone? Czy bordowe? Czy bordowe? Jedz warzywa, bo są zdrowe. Jedz warzywa, bo są zdrowe. Smakowite i pachnące. Smakowite i pachnące. Pozłacane słońcem. Pozłacane słońcem. La 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 la. La 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 la. Dobra, okej. Okay. Pan Jacek
a później na refrenie będziemy grać i będziemy pokazywać Wam witaminki. Nie, najpierw warzywa. Sorry. Nie, nie, ja mam ten. Tu? No. Julka, ten. No, Julka, ale szybciej, bo to jest kolejna. Bo im tak. Nie się ręce kręcą i puzzle się rozwalają, tak? To teraz możesz przejść dalej. Tutaj możesz ty też rozkładać, tak to służysz? No. Przesuń się troszeczkę, żebyś miał miejsce, dobra? Ciskaj się tam. Nie, nie, tam ja. Proszę. I ty układaj tutaj. Rozłóż sobie. Nie mieszaj, bo wszystko jest. Znaczy, nie, chwilę, bo nie wiem, o co chodzi w ogóle. Troszeczkę pomagajcie, bo to jest pojęcie biologiczne. Dobra, proszę, Olga, Olga, i podpowiadajcie, nie? Za dużo nam trzeba pomóc. Powiem ci, że wcale się nie dziwię, no. Teraz robimy wojownika na drugą stronę. Była prawa, to lewa. Lewa nóżka do przodu, lewa do przodu. A prawa. Prawa do przodu. Ile możecie? I znowu na kolanki, nóżko, tak pani Ewo? Tam przednie, o właśnie. Dobrze, że to nie prawie, prawie. Na kolanki. I zostańcie. I za złożka.